hitlerowskie Niemcy. Ostatnie natarcie na jądro ciemności. Zarząd operacji specjalnych zwerbował naszą szóstkę pod moim dowództwem w jednym celu. By zdobyć dokumenty dotyczące tajnego projektu Feniks. Ostatniego dzieła III Rzeszy. Sojusz alianckich komandosów ma uderzyć w najsłabsze miejsce wroga. To miała być nasza pierwsza i jedyna misja. Patrzcie no tylko. To przepiękny świat. Kto chce go ratować? Do swidania. Jazda. Do dzieła. Myślisz, że to się uda? Jeśli przejmiemy pociąg, mamy szansę. To pójdzie przodem. No, chodzisz pierwszy. Reszta trzyma się muszę. Będę cię osłaniać z tego wagonu. No nie, nie chcę, żeby widzieli, że się zbliżamy. Jak będą martwi, to nic nie zobaczą. Thank you.
Świetnie. Znajdźcie inną drogę. Uwaga! Ciężarówki! Może na dach! Tam nie ma osłony! Jest! Szwaby na wozie! Pieprzyć to! Co to diabody prawia? Zaraz tu zabiją! Uważaj! Thank you.
wtedy do lokomotywy! Oczywiście! Teraz to się popisujesz, Nowak! Cholerny transporter! Uwaga na kar! Pozatkuję go! Czy to Rix siedzi w tym czołgu? To diabła, Rix! To było piękne! Skacz! Tory się rozwidlają! Udało się. Nie patyczkowali się z nami. Czy pan oficer raczy nam teraz wyjaśnić, co tu robimy? Ruszamy do tamtej bazy morskiej. Na miejscu trzeba będzie zabezpieczyć cel. Chcę, żebyśmy coś zabezpieczyli, ale nie powie nam co. Kingsley już od początku nie chciał o tym mówić. To nie szukanie jaj wielkanocnych, co? Właśnie, stary, czego tu szukamy? Tego nie wiemy. Mówisz, że pierdolone SOE nie wie? Wiecie co? Pójdę zatrzymać pociąg. Znamy tylko nazwę. Phoenix. Więc nie mamy pojęcia, w co się właśnie pakujemy. Naszym celem jest wywiad. SOE twierdzi, że Szwaby wywożą z kraju coś ważnego. Może skrzynię z aktami. Świętego Graala wywiadu. My mamy to sprawdzić. Skoro to takie ważne, dlaczego nie wysłali armii? Wysłali naszą szóstkę. Stary, jesteśmy z różnych armii, ba, a nawet z różnych kontynentów. Cicho, schować się! Dlaczego wybrali nas na tę samobójczą misję? Góra wybrała szóstkę specjalistów. Mamy uderzyć mocno i zniknąć bez śladu. Armia działa zbyt głośno i za wolno. Richard ma rację. Nie spodziewają się nas. Więc bierzemy te papiery i znikamy. Plan działań jest jasny? Zabić Szwabów. Wszystkich. To mój plan. Thank you.
wejście jestem za statkiem, za tymi torami. Przejmijmy papiery, zanim szkopi się kapłan. Będę cię osłaniać z tego wagonu. Chryste! Znoszę psów. Wejście prosto przed nami! Już niedaleko, dalej! Trzy! Szukać kwatery dowodzenia. To musi być to. Jackson, otwórz drzwi! Przybyliśmy za późno. Wygląda na to, że się śpieszyli. Phoenix, musimy być blisko. A nie do końca. Szwaby przenoszą ładunek na okręt podwodny. Widzisz tych wiozących skrzynie? Założę się o wszystko, co mam, że to nasz cel. No to na co czekamy? Czas się ostro zabawić! No nareszcie! Nie! Coś tu nie gra. Arturze. Te dokumenty zawierają największy sekret III Rzeszy. A trzymają je tu. Na kompletnym zadupiu. No i? To bez sensu. To jakby wystawiać klejnoty na ganek. I to pod okiem kilku strażników. Tego miejsca powinna strzec cała niemiecka armia.
Nie tylko my nie mamy pojęcia, czym jest ten Feniks. Więc naziści ukrywają go przed swoimi? Możliwe. Ci, którzy o nim wiedzą, muszą być bezlitośni. Tak. I po to mamy broń, by do nich strzelać. Skończyliście? Tamte akta lada chwilę odpłyną w siną dal. Wy troje, idźcie na kładkę i naróbcie hałasu. Łeb, Nowak, za mną. Weźmiemy łódź. Chodźmy. Poszukajcie wyjścia! Nie strzelajcie do nas, bo uciekniemy bez was! Karabin maszynowy! Kończy nam się czas! Okręt zaraz odpłynie! Łódź jest w następnym doku! Już blisko! Drogi to! Nasz oddział jest na czacie! Wytrzyj! Odpłyn do strzela! Nasz oddział jest na kładce! Widzę! Może idzie strzelać!
widziałem, jak ładują skrzynie na okręt. Osłaniajcie nas! Wchodzimy na pokład! Powodzenia, dzieciaki! Poszukam nam wyjścia! Jest włas! To tu, chłopcy! Znajdźmy te skrzynie i wiejmy stąd! Wyjdźmy, osłaniaj nas! Dobra! Pomaga przed nami! Trzymaj ten okręt! Cofnąć się do tyłu! Załatwić się! Uwaga! Wszystko gra? Musi być w sterowni! Otwórzmy ten włas! Trzymaj się blisko! Rzucam granat! Wszystko! Nie żyją! Arturze, syreny umilkły. To zły znak. Pora ruszać. Już. Nowak, pomóż mi. Granat, uwaga! Nowak! Nowak! Ruska. Brytyjczyk. Australijczyk. I jeszcze to. Dalej, skończ z tym. Jak wspaniale. Czy to Brytyjczyk? Jestem z Cambridge, to widać. Za... Niekulturalnie, tak? Rujnować czyjś wieczór. Czwarta sonata Beethovena ma piękne, lecz trudne fragmenty. Chciałem się skupić na nich. Nie na was. Czy ten murzyn wydaje wam rozkazy? I wy go słuchacie? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehl entgegenzunehmen. Es spricht auch Deutsch. Proszę, śmiało. Nadreński akcent. Pewnie jesteś z Neustadt. Za okupacji widziałeś francuskich żołnierzy, takich jak ja. Nosili otwarcie broń. Brali kobiety. Kiedy mówisz, to właśnie słyszę. No. Urocze. Znów was mamy. Słyszysz to? To my znów was bierzemy.
Bierzemy. Bierzemy. Cóż za ciekawy dobór słów. Już ci mówiłem. Dalej, skończ z tym. Tak. Tego pragniesz. Poświęcić się dla nich. By być dowódcą. Ale ja nie dam ci, czego chcesz. Wręcz przeciwnie. Obok, nie! Wypudłeś kundle! Na to wszystkie! Za tu kujecie! Pozbyć się go. Reszta do ciężarówki. Jezu Chryste. Taki los. Ludzie tracą życie, jak góra daje dupy. A z jakiej racji winisz Artura? Bo to przez niego i przez Wade'a. Ten skurwiel porzucił nasz oddział. Masz rację co do Wade'a. Jak znowu się pokaże, to osobiście go zatłukę. O tak, obwiniajmy siebie nawzajem zamiast Niemców. Pochuszę tę mierzkę mórzską jego. A się jego, Sylwodnia Silo postradało. Chcesz mi tym zaimponować? Spokojnie. To nic nie zmieni. Freisinger i tak nas pozabija. Freisinger? Nazista. Ten, który zabił Nowaka. To twój stary znajomy? Owszem, znamy się. Ta? To co was pieprzyś tak nawet... Freisingera! Artur nas z tego wyciągnie. Co, bo to twój kumpel? Nie zawsze nim był. Ale widziałem go w akcji. Ludzie giną. To wojna. Czasem jedynym sposobem, by uczcić poległego żołnierza, jest dokończyć misję. Ale to nie jest takie łatwe, gdy masz na sobie jego krew. Dowódca musi rozumieć, co znaczy stracić swoich. Jakie to uczucie, gdy ufając ci, idą na śmierć. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Ja swoją okazję miałem podczas D-Day. Żołnierze, słuchajcie! Do świtu mamy czas, by osiągnąć nasz cel! I zdaje się, że Szwaby już o nas wiedzą. Mamy jedną szansę, by zniszczyć artylerię na brzeżu. Nie zawiedźmy was jutrzejszej inwazji nici! Szkoliłem was do tego! Bądźcie lepsi od marynarki! Zdobądźcie schrony! Zniszczcie ich działa i wystrzelcie flary po skończonej robocie! Dobra, to wszystko. Wiecie, co robić. Powstać! Wpiąć się! Czekać! Widzimy się na dole! Thank you.
śmierci! Thank you.
Cholera, Kingsley! Myśleliśmy, że to Schwab! Mogliśmy zrobić z siebie sito! Dobrze was widzieć. Jak sytuacja? Kapitan nie żyje. Zostaliśmy sami. Okopmy się i czekajmy na szóstą powietrzno-desantową. Henry mówił, że trzeba do świtu zniszczyć artylerię. Inaczej będzie po inwazji. Więc teraz ty jesteś kapitanem? Słońce wzejdzie za godzinę. Nie ma czasu do stracenia. Tak, i na dodatek żaden bohater nie przyjdzie nam na ratunek. Możemy spróbować tu przeżyć, albo zwyczajnie zdechnąć. Hej, przepychanki oto, kto ma większego, w niczym nie pomogą. Te niemieckie kazamaty są niedaleko. Damy radę szybko tam dotrzeć. Więc trzeba je zniszczyć. Kompanie są w rozsypce, to jak ścianie pod wiatr. Wiesz, jaka jest stawka. Wszyscy wiecie. To szaleństwo. Ej, damy sobie radę. Artur ma rację. Dokończmy zadanie. Dobra, Kingsley. Teraz ty dowodzisz. Kazamaty i Valhalla są tam. Musimy ruszać. Jaki jest plan, Kingsley? Oczyśćcie przejście! Słyszeliście. Oczyścić gruzy. W spadochron. Kapitan mi pomógł, zanim przyszedł. Nie obwiniaj się, cała ta operacja to niezły burdel. Kingsley, jakie się rozkazy? Przybył w samą porę. Ocalił nam skórę. Ledwo uszliśmy z życia. Dobre. Światła na urwisku. To bateria obrony wybrzeża. Most jest silnie broniony, a brzeg zbyt stromy. Musimy zdobyć most. To nasze jedyne wyjście. Ty tu rządzisz. Uwaga na ten wóz! To nasza szansa. Podejdziemy ich po cichu. Wiele celów. Co teraz, sierżancie? Jakieś pomysły? Skupić ogień na wozie! Cofuję, naprzód! Transportem. Przewodowuję! Transportem się wycofuje! Strzelec pan!
Przywalić ich posiłki! Naprzód! Musimy zająć most! Ale kurwa zamieszanie. Sierżant dał radę. Wciąż żyjemy, nie? Niby tak. 8 ludzi kontra nazistowski fort. Richard twierdził, że zwariowałem. Ale szaleństwo czasem się przydaje. On to chyba rozumiał i wiedział, że jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Przed przodem. Czekają na pana, ser. Co za umocnienia? Cholera. Tutaj! Czekają przy stole, sierżancie. Jak sytuacja? Lepiej sam zobacz. Pora zapoznać was z sytuacją. Naszym celem są te działa ukryte w kazamatach. A po drodze musimy się przedrzeć przez hordę uzbrojonych po zęby Niemców. Myślisz, że zniszczysz to działo niżej? Mamy spore szanse. Droga wiedzie przez bunkier naszpikowany KM-ami. Łatwo nie będzie. Najpierw trzeba sforsować pole minowe. Możemy wykorzystać tamten rów przeciwpancerny. Mam pomysł. Mów śmiało. Możemy przebić się przez miny tymi blicami. A załoga bunkra zrobi z nas mielonkę, jak tylko usłyszy ryk silników. Podstoczymy się bezszelestnie. Wyskoczymy w ostatniej chwili. Resztę zrobi grawitacja. Tak oczyścimy drogę do okopu. I? Dobry plan. I to ty pojedziesz pierwszy. Dobra. Gdy znajdziecie się w rowie, przygotuj ludzi. Tommy, gotowy? Ja, jasne. Przebić się przez miny, zdobyć bunkier, podłożyć termit pod materiały wybuchowe.
bułka z masłem. A na koniec na niebie zaświeci drugie słońce. Jeżeli flota nie dostrzeże flary, to nie dowie się o wygranej i zmiecie nas z całą okolicą. Nie wiem jak dla ciebie, ale sama myśl, że mogę zginąć od bratobójczego ognia, nie napawa mnie optymizmem. Nie martw się, będę celował w niebo. Wóz gotowy. Możemy ruszać. Powodzenia, Kingsley. Drzwi zabezpieczone, czekamy na znak. Wy dolne kazamaty, ja biorę górne. Pamiętać o flarze. Ruchy! Tak jest. Dobra, chłopaki, naprzód. Za mną! Dobry! Zabrać go, oczyścić przejście. No dobra, połowa! Za mną! Transporter nas rozwali! Ogień zapalony! Za transporterem, nie wyłazić pod lufy KM. Musimy to ruszyć. Trzymać się za osłoną. Głowy nisko. Już prawie!
się! Rzucam fosfor! Zmarzył się, sierżancie! Pilnować drzwi! Uwaga na drzwi! Sztaby atakują! Edward, przodem! Rozkaz! Nie ma tu światła. Będę nas osłaniał. Poszukajcie latarki, ser. Jasna cholera, ale smród. Ser, idziemy dalej. Patrzcie, jakie bydle. Prawdziwa 125. Rozwalmy to cholerstwo, sierżancie. Jedno z głowy. Zostało drugie. To już ostatni termin. Sierżancie, przyda mi się pomoc. Musi się łączyć z drugą kazamatą. Uwaga! Jest mały włos. Zdaje się, że Webb zrobił swoje. Teraz kolej na nas. Macie czysto! Jak to wysadzimy? Nie mamy termitu! Użyję Bangalora! Wyłazimy, zanim to wybuchnie! Sierżancie, masz flarę? Zaraz zacznę ostrzał! Jazda! Wyłazimy z szelflary! Sierżancie, flara! Ostrzał tuż, tuż! Cholera! Nie działa! Ja pierdolę, niemożliwe! Gdzie łeb? Tam, dolna kazamata! Artyleria! Kryć się! Idę po flarę łeba! Reszta, kryć się! Musimy wiać! W nogi! Thank you.
gdzieś ty był? Nie czas na drzemkę. Właśnie czekałem, aż przyjdzie jakiś wariat i wszystkich ocali. No, to dajmy znać naszym kumplom z marynarki. Straciliśmy kapitana, ale wygraliśmy. Uczciliśmy pamięć poległych ludzi w jedyny możliwy sposób. Wykonując misję. Patrzysz na swoich żołnierzy i liczysz, że zrobią to, co trudne, co niemożliwe. Tamta flara potwierdziła, że miałem rację. I właśnie to oznacza bycie przywódcą. Przez te wszystkie flagi na ulicach nikt by nie uwierzył, że naziści przegrywali tę wojnę. Ale tyrani są najgłośniejsi, gdy się boją i w desperacji tracą rozum. Komendant Hermann Freisinger zabił Nowaka, a potem mieliśmy przejażdżkę wprost do jaskini Lwa. Oficjalna kapitulacja armii niemieckiej, odkąd alianccy żołnierze wylądowali w Europie niemal 20 miesięcy temu. Führer przemówił do narodu Czytałem raport. Dwa razy. Ci alianci są nadzwyczajni. Schwytaliśmy ich. Ale wielkim kosztem. Zdobądź wszelkie możliwe informacje o tym oddziale. Z ogromną przyjemnością. Nikomu o tym nie powiesz. Raport składasz tylko mnie. Heil Hitler. Chryste, co to za sprut? Dwutlenek chloru. Chcą tym zakryć odór śmierci. So, ein, ein! Ich sagte, beweg dich! To najprzytulniejsza dziura, w jakiej byłem. Wy też jesteście głodni? Polino, zlec i zdochleń. Daję z gruzowika, ja wiszę. O, jestem Hauptsturmführer Richter i... Wal się, Szwabie. Chyba, że chcesz nam przynieść żarcie. I chcę was o coś spytać. Kurwa, mamy się najeść pytaniami. Ja dowodzę tymi ludźmi. Rozmawiaj ze mną. Już wtedy Richter był jak otwarta książka. Wysoka ranga, brak medali za walkę. Gość ze zabiórka. Idealny cel. I miał trzech strażników. Uzbrojonych, ale durnych. Tyle lat pracuję w wywiadzie, a nigdy nie spotkałem się z tak osobliwą jednostką. Kingsley, Arthur, porucznik. Numer służbowy 25232642. Opowiem ci pewną historię. Tylko raz miałem okazję pomówić z Führerem. Polecił mi ciekawą książkę o zmierzchu wielkiej rasy. Biura Amerykanina, niejakiego Madisona Granta. Führer bardzo chwalił jego pracę. Pieprzyć Granta i takich jak on też. W swojej książce pisał, że pod wpływem stresu lub niekorzystnych warunków tacy jak ty nie poddają się tak łatwo. Wtedy wiedziałem, co muszę zrobić. Wcięcie szyjne nad mostkiem pod Obojczykiem. Po wyciągnięciu informacji z tego rasisty, właśnie tam chciałem wbić nóż. Mój plan zaczynał działać. Przetrzymywali nas w podziemiach kwatery gestapo. Wszędzie wokół było mnóstwo tajnych danych wywiadowczych nazistów.
Gdzieś tam musiał być projekt Phoenix, a Richter był do niego kluczem. Myślał, że to on nas przesłuchuje. Jeśli miał się nam do czegoś przydać, to musiał dalej tak myśleć. Ten arogancki Szwab w szykownym mundurze uwielbiał słyszeć swój głos. Trudność nie polegała na wyciągnięciu z niego informacji o projekcie Phoenix. Sam chcę się przekonać. Trudność polegała na powstrzymaniu innych przed zabiciem go. Alianci wiedzieli o projekcie Phoenix. Wśród naszych oficerów musi być zdrajca. Nie. Zebrałem ich akta. Zajmij się nimi. I resztą personelu. Porucznik Kingsley wspomniał o projekcie Phoenix. To pewnie propaganda aliantów. Murzyn myślał, że ochroni swój oddział. No i chciał się wykazać. Zrobili z niego dowódcę. Muszą być zdesperowani. Mówi, że to pierwsza misja. I że ten szósty zginął. Pewnie nas okłamuje. Natychmiast. Wkrótce odkryję prawdę. Czy są inne podobne oddziały? Skąd wiedzieli o Hamburgu? Oraz czy Tempelhof jest w niebezpieczeństwie? O tych sprawach muszę wiedzieć więcej. Stawka jest zbyt wysoka, bym mógł się tym dzielić. Wiedz tylko, że bardzo na ciebie liczę. Herr Richter. Zrozumiałem. Dziękuję. Also? Wir haben euren Freund beim Gummischleuchten ertappt! Masz 10 palców, a to już dobry znak. Nie przesadzaj. Wyliczę się. Słuchajcie. Wiedzą o Wade'zie. Jeszcze go nie złapali. Powiedziałeś, że zginął, prawda? Tak, w pociągu do Hamburga. Wątpię, że mu wierzą. Ale może da mu to dość czasu, żeby nas wydostać. Przecież on po nas nie wróci. Trans, jak Kingsley, nie liczyłbym na tego pierdolonego cepa. Bierzcie kobietę. Ona tu zostaje, stary. Po prostu zejdź mi z drogi. Los! Polina, nie graj z nim. Uznaj wciąż to możesz. Wszyscy z tej drużyny zostali bohaterami na długo przed tym, kiedy ich teczki wylądowały na moim biurku. Powiedzieć, że to silne osobowości, to jak nic nie powiedzieć. Zwłaszcza w przypadku Petrowej. Tato, widziałeś moją... Znowu? Wystarczy, że muszę nosić to cholerstwo. Jest łatwopalne. Tyle lat nauki strzelania. No nic. Tkwię w tym namiocie. A pas stoi. Nie. Nie spiesz się tak do walki, Surdziu. Na co ci chwała, jeśli masz zginąć? Ale ta walka jest bardzo ważna. Nie walka. Ty i Misza. Jesteście ważni. Dostawa specjalna. O, wielkomowa.
miła. Zawsze jestem. Misza. O. A co ty tam niesiesz? Puste butelki? Ćwiczę nowych rekrutów. Nasi partyzanci wiedzą, jak pić. Z tego będą mołotowy. Czy mądrze jest tak dawać bomby cywilom? Papasza, za bardzo się martwisz. Hmm.